Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witam Cię ja, czyli Alina Kaźmierczak. Dziś chodzi mi po głowie takie zdanie, że nie trzeba kupić browaru, żeby napić się piwa. Jeśli chcemy napić się piwa, to idziemy do sklepu, idziemy do jakiegoś pubu i po prostu sobie to piwo kupujemy. Nie kupujemy całego browaru, żeby uważyć to piwo, żeby je wyprodukować, żeby później się napić. A w naszym życiu, przynajmniej ja do tej pory bardzo często tak miałam, że starałam się budować takie browary. Ponieważ jakiejkolwiek dziedziny dotknęłam, zainteresowałam się, zainspirowałam się, to od razu chciałam dociec sedna. Czyli nie wiem, zainteresowałam się filozofią, psychologią pozytywną, chciałam iść na studia z psychologii pozytywnej. Gdzieś tam pociągnęła mnie numerologia, no to mówię, no to się zapiszę na kurs numerologii. Astrologia to od razu co najmniej studia astrologiczne. Gdzieś zioła, no to ziołolecznictwo. Gdzieś jakieś olejki, to terapia olejkami. I wszystko chciałam tak zgłębić do końca. Czyli tak chciałam sobie kupić ten browar, żeby po prostu tę dziedzinę tak dogłębnie poznać, żeby samemu produkować to piwo. Ale dzisiaj po kilku rozmowach doszłam do takiego przekonania, że po co? Że ja tego nie potrzebuję. Że ja już mam wystarczający zasób wiedzy, umiejętności i mogę tylko i wyłącznie nim się posługiwać. Jeżeli zapragnę sobie użyć olejków, to pójdę do specjalisty i on mi doradzi. Jeżeli będę chciała zasięgnąć jakiejś opinii czy wiedzy na temat numerologii, to zgłoszę się do numerologa i on mi wszystko wyjaśni. Jeżeli będę chciała, nie wiem, dowiedzieć się czegoś na temat totalnej biologii, to wystarczy, że przeczytam książkę lub porozmawiam z jakimś fachowcem z danej dziedziny, który rozwiąże mój konkretny problem. Czyli ja napiję się tego piwa. Bo chyba o to chodzi, czyli nie chodzi o to, żeby stawiać w życiu kolejne browary, ale chodzi o to, żeby kosztować różnych piw. I dzisiaj, chociaż smakoszem piwa nie jestem, ale dzisiaj wychodzę z takiego przekonania, że rzeczywiście można próbować różnych gatunków, różnych trunków i wcale nie trzeba kupować i nie trzeba budować browaru. A jak to jest u Ciebie? Jestem ciekawa. Podziel się przemyśleniami. Życzę Ci miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaźmierczak.